Przejdzie się tak nietypowo opowiadami. Na czym można zarobić, zbierając rzeczy ze śmietnika? Co można najlepiej sprzedać? Co warto zbierać, żeby trochę hajsu zbierać? Pa. Popatrzcie, perfumy też się zdarzają. Całkiem nowe w pudełkach. Tradycyjnie od złomu, oczywiście, jak się komuś chce zbierać. Można zbierać. Tutaj widzimy materac. Popatrzcie, takie buty damskie głównie. Też często można sprzedać. Teraz kilo złomu kosztuje chyba 40 groszy, czyli jak się komuś chce, oczywiście, to może zbierać, że złomu zawsze jest sporo. Nie są to duże kwoty, ale zawsze się coś nazbiera. Boiler. Patrzcie, żelastwa. Tak na oko, 60 kilo albo więcej do dania od razu. Sami widzicie, ile tego złomu. Teraz nazywam rdzewka. Czyli mamy tutaj właśnie piec Junkersa. Jak sobie kupić, po prostu chodzić, zbierać takie właśnie. Zobaczcie. Patrzcie, to są obcinane, obciągane, wyciąganie miedzi z kabli. Reszki tutaj też się ludzie tam zajmują. Popatrzcie. Skupy nacinane, wyciągają miedź, sprzedają na skupach później. Puszki tak są zostawione dla zbieraczy. Patrzcie. A to z tego, że zazwyczaj robią niezły rozpierdziel i ludzie nie zostawiają, żeby nie grzebali po kontenerach. Patrzcie, baterie takie. No, są zrobione z mosiądzu. To trzeba opierdzielić niektóre części i na złom. Około 7-8 zł od ręki. Patrzcie, piecyk Junkersa. Cały pełny. Z nagrzewnicą. Mieć mosiąc minimum 50 zł za samą nagrzewnicę plus mosiąc trzeba opierdzielić. Jak ktoś jest kumaty, to zarobi na tym 20 zł jeszcze. Czyli żelastwo to nawet stare futryny. Widzicie, znowu zmywak do zabrania na złom od razu. Dla tych, dla zbierających zostawione. Widzicie, znowu patera. Patrz, ile kamień. Pierdzielenia. Wszystko mieć. Patrzcie, takie zabawki. Po 5, po 10 zł. Normalnie można sprzedać. Kolejne puzzle, jedno takie za 3 zł. Makulatura, jedno z najbardziej nieopłacalnych sposobów zarabiania hajsu. Zawsze tego wczydłby jest, tak jak tutaj. Albo wywalone luzem, albo popakowane po siatach. Można zbierać. Widzicie?
właśnie takie siatki przygotowane do zabrania. Wszędzie puszki przy wiatach, na wiatach. Tu patrzcie, takie kijki pozostawione tutaj na bokach altan głównie służą śmieciarzom do przeszukiwania właśnie kontenerów, wygrzebywania, mieszania, żeby zobaczyć co jest w środku. Zombie się nigdy z tego nie korzystało. Do wyciągnięcia miedzi. Widzicie, wszystkie zwrotne. No, złamał ten, popatrz, jeszcze ma agregat. Zaraz złamy, przyjdą i wymontują. Po pierwsze ten agregat i miedziane lulki. Rurki, to jest miedziane, to już nie. No popatrzcie, wytłumaczyłem sobie z tymi telewizorami, czemu je tak rozpierprzają namiętnie. Tutaj są tak zwane wiązki miedzi, takie oploczone. Wywalają to, wyciągają, dlatego otwierają te telewizory. Popatrzcie, ile znów kabli, kable po odcięciu izolacji. 300 miesięcy, a mieć to hajs. Właściwie widzicie taki fat, odkurzacz akumulatorowy, to musi się wygrzewać. Można sprzedać, od razu też pójdzie na pewno. Patrzcie, ile żelaza do wzięcia. Patrzcie, monty ludzie kupują na zapas. Popatrzcie, tutaj mamy ten do kuchni. Miedziane te kotówki mosiężne raczej. Jakiś obciążnik, co to jest, nie wiem, coś trochę. Mamy na puzzle. Też kompletne wszystko. Patrzę, kolejne buty dziecinne. Lasocki. Takie buty to najłatwiej sprzedać w internecie. Popatrzcie, też wózek zostawił do wzięcia. X-Lander. Szybka stówka od razu. Patrzcie, jak ktoś ten pokarm dla ryby zostawił. Trzy dobre chyba nawet. Komplety całe. To jest bardzo szansa się zdarzy. Fajne nawet. Zobaczcie, jakim mamy okularem. Volvo. Nie wiem, ile to kosztuje, ale pewnie nie sporo. No i mamy kolejnego Junkersa. Patrzcie, znowu bateria miedziana, mosiężna raczej. Ktoś zostawił, wymieniał sobie pewnie na nowe do zabrania. No, będzie gdzieś 2 kilo. Bo mamy baterię do pierdolenia. Znowu pełno żelastwa pozostawionego. Co to jest?
to głośnik nawet. Trzeba się dał taki chyba zamek. Patrz, akumulator nawet. Nie, pierwszy raz trafił. Że nie pierwszy raz, ale no to wakiny przywiązuję do takich przylifantów. Na raz mamy. Iść to. Mieszynka do kolejnej. Za to wszystko to może być systemowo sobie znaczenie nowe, no używane, popatrzcie jak ładnie popakowana. Zostawiłem tak niczego, że mi się nie przydaje, bo kartę zostawiają, może ktoś to zabrał. Co to jest, chyba? Zobaczcie. Patrzcie, całkiem nowa chyba fryzarka, tak jak się jeszcze w pudełku. Najczęściej buty idzie najłatwiej sprzedać. Jakieś świdłowe, tutaj mamy gotowe, które są wykonane. Konwersy. Balance. New Yorkery. Całkiem fajne. Też nie balansy. Ale to jest to fajne. Ten rozmiar sobie wezmę. Kolejne da się damskie. A 5 dych może spokojnie pójść. Jak ktoś chce się bawić o świeżenie. Umy. Jak nie są dziurawe oczywiście. Patrzcie, kolejne kombinacje. Kolejne buty. Następny wózek do sprzedania. Takich wózków teraz spotykam co chwilę. Jakiś inny na stówkę pójdzie na pewno. Widzicie, takie puszki zostawione są dla tych, co zbierają, żeby nie rozpieszyli w kontenerach, wszystko mają od razu. Znowu powyciągana miedź. Flaszek zwrotnych do dania. Znowu porządki, jakieś klamki aluminiowe, stalowe. Co to jest? Szapka. Pojdzie mieć. To nawet gruba. Znowu ten
pewno osiądzę. Tylko patrzcie. Muszę zobaczyć, co ma wychodzę. Pudle jeszcze. Znaczy jaka szybko kocha transformator. Jakiś ruski tu jest. Fuj, kurde, mieci tu. Wystarczy to umieć przeciąć. A tu jeszcze mamy na worę nosiężne. Patrzę, te kawał lodówki chyba zamrażam, jakieś agregaty upierdzielili. Tylko to się tutaj daje najbardziej te smarokawe blachy. Zresztą to jest gówno. No widzicie, to jest plastik, czy styropian, wszystko co było z aluminium. I ze stali już to zajebali. Patrzę, kolejna bateria, widzicie? Ludzie to wypierdzielają, nawet jak to będzie wpłaty. Zmieniają, montuję po prostu świetnika. Patrz, jaka fajna maszynka. Plug and Decter. Booster to jest chyba odkurzacz taki akumulatorowy. Jak sprawny, to za 5 dych spokojnie to pójdzie. Patrz, jaki zestaw cały. Cały ten. Coś do mycia, cały zestaw. Odkurzacz, coś tam, nie wiem. Z żelazkiem. W ogóle wygląda na całkiem nowe wszystkie folie. Wszystko. No dobrze chyba. Patrz, jaka maszynka. Remington. Bardzo dobrze. I popatrzcie, mam kolejną kafetejkę. Patrz, jaki dron. Zabawka. Ciekawe, czy działa. Patrz, ile Lego. Patrzcie, znowu kupę zawałek. Z tego co się orientowałem, to ludzie lubią kupować takie resoraki jak sam jakiś firmowy. Z tego co tu widzę, to są od Willisa większość. To nawet jest w cenie teraz. Zostaniem. Zabawki. Zestaw jakiś magiczny kapelusz. Dobra, chyba pełna i cała, kompletne. Opakowanie podarte. Tylko patrzcie. Całkiem nowe to jest. Popatrzcie, 90% zabawek w dalszym sierpcu. Zabawki działające. Patrzcie. Widzicie kolejny wózek. Z wózkami to jest łatwa sprawa, jeżeli jakieś filmówki, to to od ręki zawsze idzie. Czasem trzeba oczyścić na 100 albo i więcej. Ludzie robią porządki. Kupę złomu wywalają z tego jak przed antenami. Znowu kolejne żelazstwo. Patrzcie, znowu teraz patrzcie, znowu w pełno słomu. Patrzcie, ile znowu słomu.
Mamy zmieć. Nie wiem, słonek czy coś, co to wkładka. To też. Popatrz, jaki kryzys. Patrz, ile papieru się wala w śmietnika. I to jakiego dużego.